Znajdujemy się przed wejściem do Lubuskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego oraz do Parku Naukowo-Technologicznego Uniwersytetu Zielonogórskiego. W najbliższym kwadransie akademickim dowiemy się, czy park przynosi już wymierne, realne korzyści, na przykład naszym studentom, którzy będą mogli liczyć na jakąkolwiek pracę. Dowiemy się także, czy wkrótce w okolicach Zielonej Góry pojawi się nowy inwestor, no i w końcu odpowiemy na pytanie, kiedy tak naprawdę ruszy park przemysłowy. Gościem będzie Arkadiusz Kowalewski, prezes Lubuskiego Parku Przemysłowego. Zapraszam już w najbliższy wtorek o godzinie 9 na kwadrans akademicki.